podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz legendarnej jednostki GROM. Dzień dobry, panie pułkowniku, kłaniam się. Witam, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak pan czyta i interpretuje te informacje z Bachmutu? Bronili Ukraińcy bardzo długo, ostatecznie twierdzę oddali. No to było praktycznie do przewidzenia. Takie siły i środki, jakie zostały przez Rosjan użyte w Bachmucie, skoncentrowanie tych sił, no nie, Ukraińcy praktycznie nie mieli szans. Jest taka możliwość, że po wycofaniu się z Bachmutu Ukraińcy mogą przygotować jakąś zasadzkę na Rosjan, oskrzydlając ich z obu kierunków, czyli z kierunku północnego i południowego, i zrobić tak zwany kocioł. Myślę, że Ukraińców stać na to. Te przetrzymywanie Rosjan w Bachmucie do tej pory mogło być takim przyczynkiem do tego, żeby przygotować właśnie tego typu operację wojskową. No właśnie, no pytanie, dlaczego oni tak długo to robili? Teraz państwo obserwują zdjęcia. Do czego doprowadziła, do czego doprowadza, bo to jest ich zwykła, zwyczajna metodologia Rosjan. Taka wojna zbrodniarzy wojennych, tak trzeba ich nazwać. To jest dokładnie to samo, co oni robili, panie pułkowniku, w Syrii. Oni po prostu niszczą całkowicie miasta. To były zdjęcia, które pokazywały Bachmut przed wojną i Bachmut po tej obronie. To nie ma nic wspólnego z żołnierskim honorem, prawda? To jest po prostu niszczenie obiektów cywilnych, krok po kroku, kwartał po kwartale, dom po domu. No ale to jest taki właśnie homo sovieticus, tak? Oni przez cały czas byli do tego szkoleni. Jeżeli się nie udaje zrobić coś normalnie, to zostawiają spaloną ziemię i tyle. Dla nich jednostka ludzka nie istnieje i tak było od zarania dziejów. Także ja tutaj nie miałbym się czego dziwić, no nie ma się czemu dziwić, tak? A honor żołnierza rosyjskiego, no, wojna z gruntu jest brudna, a Rosjanie jeszcze, wie pan, wtedy kiedy ponoszą ciężkie straty, kiedy są źle dowodzeni, ta frustracja narasta i wynikają tego typu sytuacje, jak mamy w Bachmucie, czyli spalona ziemia. Szatniarz, jak go był łaskaw nazwać profesor Hieronim Grala, czyli Jewgenij Prigorzyn, szef grupy Wagnera. Niektórzy niesłusznie nazywają go kucharzem Władimira Putina. Teraz na państwa ekranach człowiek, który ogłosił, że Bachmut został zajęty. W takich walkach, panie pułkowniku, miejskich jest większa czy mniejsza niż na takim regularnym froncie, przy takiej regularnej linii frontu rola specjalsów? Potencjalnie specjalsi, komandosi w takich walkach na terenie zabudowanym mogą się lepiej wykazać? No tak mi się wydaje, tak mi podpowiada intuicja i wiedza laika. A jak to jest w praktyce i jak jest naprawdę? Na otwartym polu walka, no wydaje się, ja tutaj, żeby źle nie być zrozumianym, łatwiejsza, tak? Bo tutaj mamy określone cele, wiadomo, gdzie jest przeciwnik, wiadomo, gdzie jest linia styczności wojsk, można użyć precyzyjnego ognia artylerii. Natomiast w terenie zurbanizowanym rzeczywiście ta walka jest piekielnie trudna. Dość powiedzieć, no mamy przykład Stalingradu, mamy przykład Karbali w Iraku i tak dalej, te użycie sił specjalnych jest tutaj niezbędne, ponieważ no co, no, jak używamy artylerii, no to widać, co się właśnie na waszych obrazkach, widać, co się dzieje z terenem zurbanizowanym. On praktycznie jest zniszczony. Natomiast w takim terenie no zwykle odbywa się ta walka na styku z ludnością cywilną i tutaj jest rzeczywiście trudno, żeby tych strat uniknąć wśród tejże ludności. No muszą być takie właśnie precyzyjne, punktowe uderzenia. No i do tego albo mamy precyzyjny ogień artylerii, albo rzeczywiście specjalci. Tutaj specjalci są najlepiej wyszkoleni, najlepiej przygotowani do prowadzenia tego typu operacji wojskowych.
No i możemy się domyślać, że nawet jeśli nie wiemy tego na pewno, tutaj też ich rola była istotna, ukraińskich komandosów w tych już właściwie wielomiesięcznych bitwach o Bachmut. No proszę sobie wyobrazić, że tutaj to ponad prawie 8 miesięcy się Bachmut bronił z różnym natężeniem, ale w ostatnim czasie te walki rzeczywiście przybrały taki bardzo dramatyczny przebieg. Ukraińcy dali sobie radę, powstrzymując tak naprawdę siły najemników Wagnera, Kadyrowa i innej, ja to nazwałem swołoczy, na usługach Putina. Myślę, że po tym wszystkim, jak oni przygotują sobie tą operację, którą planują od dawna, mówię tutaj o Ukraińcach, Bachmut zostanie odzyskany. Natomiast jeżeli chodzi o całość wojny, ja tutaj jestem niestety sceptykiem i pesymistą. Rosjanie dysponują zdecydowanie większym takim zasobem ekspedycyjnym, zdolnościami ekspedycyjnymi. I oni nie oddadzą tych tak zwanych republik Ługańskiej i Donieckiej, a poza tym swój taki cel strategiczny osiągnęli, ja mówię tutaj o połączeniu Krymu z Rosją kontynentalną, zajęcie portów Morza Azowskiego, to na razie im wystarczy. I teraz po zdobyciu tego Bachmutu, jeżeli Ukraińcy ich nie powstrzymają, dojdą do linii Dniepru, tam się zatrzymają i pewno się skończy wojna. No właśnie, to ciekawe, to scenariusz jeszcze chciałem pana zapytać, no ale przecież nie możemy wykluczyć jakiejś kontrofensywy ukraińskiej. Co by to mogło być? Gdzie? No, ja mówię, jeżeli się ta kontrofensywa nie uda, jeżeli nie będą mieli równowagi, albo raczej równowagi, bo przewagi w lotnictwie chyba nie osiągną, nawet przy tej deklaracji prezydenta Bidena, że Ukraińcy mogą się szkolić na samolotach F-16, no to nie uzyskają, podejrzewam, że nie uzyskają takiej przewagi w lotnictwie. A przypominam tutaj państwu, że nowoczesne wojny zawsze zaczynały się od operacji lotniczych, czyli takie, nazwijmy to w żołnierskim żargonie, zmiękczenie przeciwnika na ziemi i dopiero rusza później ta ciężka wojna stalowa. Ukraińcy nie mieli przewagi, nie mają. Myślę, że nawet te zasoby uzbrojenia, amunicji mogą im nie wystarczyć na przeprowadzenie takiej rzeczywiście potężnej kontrofensywy i wyzwolenia tych terenów, które zagarnęła Rosja. No właśnie, to pomówmy trochę o F-16, o wsparciu z powietrza. Słusznie pan to wyjaśnił, że to jest niezbędne przy różnych ofensywach, że to od tego się zwykle zaczyna. A może my nie wiemy, panie pułkowniku, o wielu rzeczach. To znaczy, bo tak, tych informacji, tych obrazków, musi pan przyznać, o wojny w powietrzu w ogóle w Ukrainie, od początku wybuchu wojny nie jest zbyt wiele. Już w ogóle nie widzimy żadnych, szczególnie w ostatnich miesiącach, na początku może nad Kijowem, jakichś zdjęć, filmów z lotnictwa ukraińskiego, a tych samolotów trochę już dostali. Oni już dziesiątki maszyn otrzymali, tych poradzieckich, także od nas. Dostaną za chwilę F-16. Pytanie też kiedy, bo być może już za chwilę, prawda? To często jest tak, że nieoficjalnie pewne rzeczy się robi, na przykład ukraińscy piloci może już od miesięcy się gdzieś tam szkolą, nawet może w Polsce, przecież my też potrafimy to świetnie robić, czy w Stanach Zjednoczonych. Teraz czekano na tę decyzję polityczną, na zielone światło to jest. Być może te maszyny właściwie od razu prawie wejdą. Nie wiemy tego, ale nie wykluczamy takiego scenariusza, że oni byli przygotowywani, technicy, piloci, ci od razu wejdą do boju i może my za chwilę zobaczymy coś, czego nie widzieliśmy, była cisza, może oni szykowali się na takie uderzenie z powietrza i może nas zaskoczą, czy pan wyklucza taki szturm powietrzny? Nie, no oczywiście nie możemy wykluczyć takiej sytuacji. To co mówią politycy, te oficjalne przekazy, komunikaty, no trzeba tutaj je traktować troszeczkę, ja nie mówię z przymrużeniem oka, ale umiejętność czytania tych komunikatów też jest ważna. No, mamy oficjalny przekaz, że Ukraińcy mogą dostać F-16 już na jesieni. Więc a co do jesieni, tak? Jeżeli Rosjanie rzeczywiście nie będą mieli tej presji lotnictwa ukraińskiego na plecach,
no to mogą się przesuwać dalej. I później już, no bo wszystko tutaj jest, determinantem jest czas we wszystkich tych operacjach. Jeżeli damy Rosjanom czas na odetchnięcie, na przygotowanie rezerw i odwodów, może być ciężko Ukraińcom. Ja oczywiście, jak kibicujemy tutaj wszyscy Ukraińcom, trzymamy za nich kciuki, bo robią mimo wszystko, mimo tych braków, robią bardzo dobrą żołnierską robotę. Są dobrze dowodzeni, bo to jest ważne. Ja to wielokrotnie podkreślam, że żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma jedno niezbywalne prawo być dobrze dowodzonym. I przy tych wszystkich informacjach, które mamy, obrazkach, które państwo przekazujecie, widać, że przy takiej nawale, jaką mają Rosjanie, właśnie przy tym takim potencjale mocnym, Ukraińcy zdają sobie z tym doskonale radę. No i na koniec, pański końcowy scenariusz, panie pułkowniku. Jak pan się spodziewa, czego pan się spodziewa, jeśli chodzi o zakończenie wojny? Jak to może wyglądać? To będzie takie zamrożenie konfliktu przy utrzymaniu tych terytoriów? Jak pan to widzi? Wie pan, to trzeba wrócić tak naprawdę do Ukraińców. Oczywiście Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na oddanie jakiejkolwiek części terenu. Więc nawet jak Rosjanie zajmą, gdzieś się umocnią na tych granicach tych republik i tych terenów, które już zajęli, myślę, że będzie tam wojna partyzancka, ten konflikt będzie się na Ukrainie tlił. Tak jak to bywa czy na Bałkanach, Kosowo z Serbami i tak dalej. Tam jest bardzo, bardzo gorąco. Na Bliskim Wschodzie jest bardzo gorąco. Więc to będzie taki zapalny punkt, a nie zapominajmy jeszcze tutaj, bo cały czas mówimy o wschodzie Ukrainy, a nie zapominajmy o naddniestrzańskiej, tak zwanej naddniestrzańskiej republice, która jest wciśnięta między Mołdawię a Ukrainę, gdzie w Mołdawii mimo deklaracji rządu pani prezydent, no część, lwia część społeczeństwa jest prorosyjska, więc to są następne zarzewia konfliktu. Ja myślę, że Putin chce to bardzo mocno wykorzystać. No, zobaczymy jeszcze, co Białoruś, ponieważ jak się zachowa społeczeństwo białoruskie, a przede wszystkim Łukaszenka i jego armia. Bo jeżeli rzucą od północy wojska, może być też nieciekawie. Na tych kierunkach północnym, wschodnim i południowym, które mają zajęte Rosjanie, może być właśnie bardzo ciężko dla Ukraińców. Dużo pracy dla armii w najbliższych latach w tej części świata. Wiele na to wskazuje, niespokojne czasy. A może przywrócić pobór w Polsce na przykład, skoro takie niespokojne czasy, panie pułkowniku? Wie pan co, ja oczywiście ja jestem za tym, żeby każdy z nas był. Zresztą to mówi o tym konstytucja, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby bronić ojczyzny. Ja zawsze powtarzam, że każdy facet jako lider bezpieczeństwa, taki naturalny lider bezpieczeństwa dla swoich bliskich, dla rodziny, powinien przejść przeszkolenie wojskowe. Niech to będzie dobrze zaplanowane, niech to będzie miesiąc, trzy miesiące, później w jakiś sposób to powtarzać, ale każdy powinien takie przeszkolenie przejść. Często słyszę, jak prowadzimy szkolenie, że jestem, nie pan, panie pułkowniku, ja tu jestem pacyfistą. Zawsze cytuję wiersz Broniewskiego, taką frazę: a kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz. I możemy to nazwać, Polskę możemy to nazwać, moja miejscowość, ale mój dom. I co wtedy będziesz pozwalał na to, żeby ktoś, jakiś drań pastwił się nad twoimi bliskimi, krzywdził ich. Więc jak najbardziej tak. Jestem za przeszkoleniem każdego faceta. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Dobrego dnia, dużo zdrowia, kłaniamy się. Dziękuję, miłego.